Proszę Państwa, druk numer 9. Zostało poprawką. Proszę pana przewodniczącego. Można podać? Druk numer 9 z autopoprawką, projekt zarządu, opinia Komisji Infrastruktury, która była pozytywna. W sprawie wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac, remontu dróg, chodników i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku 2014. Paragraf pierwszy. Ustala się następujące zadania powierzone w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w roku 2014. Pierwsze. Remont, uzupełnienie, wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia. Dwa. Remont, przebudowa, modernizacja, wykonanie dokumentacji, budowa chodników. Trzy. Remont i przebudowa, modernizacja, wykonanie dokumentacji i budowa dróg. Cztery. Remont, przebudowa, modernizacja, wykonanie dokumentacji i budowa parkingu. I to było na poprzedniej komisji. I to wystarczy, będziemy przeczytać. Bo to wszyscy mają przed sobą. Uzasadnienie może przeczytać. Rada Dzielnicza przedstawia zgodnie z procedurą wstępną listę zadań powierzonych. Uszczegółowienie zadań wraz z zawodu zostanie przedstawione w oparciu o przeglądy, terenie i wnioski mieszkańców. Państwo otrzymaliście autopoprawkę. Czy są jakieś pytania, ewentualnie uwagi? Dziękuję bardzo. Jest zgłoszona poprawka. Ja bym prosił Pani o zreferowanie. Zostały dodane punkty tam od 43 do 51 są dodane, a reszta jest po prostu przesunięta. Razem z punktami, jeśli chodzi o remont, został usunięty. Od 43 do 51 został dodane remonty chodników i zostało zmienione uzasadnienie. Proszę Państwa, ja odczytam zadania, które zostały tutaj przyjęte. 43 punkt dzielnica Lubmierska, remont chodnika od strony osiedla teatralnego, ulica Sejferka, remont chodnika od strony osiedla Zgody, ulica Gajocha, remont chodnika od strony osiedla Centrum A, 46 ulica Obrońców Krzyża, ciąg dalszy, remont chodnika od strony osiedla Krakowiaków, osiedla Górali, Aleja Andersa, generała remontownika w stronie Zgody, od ulicy Lubmierskiej do placu Centralnego. Aleja Solidarności, są dalsze remontownika w stronie Światowniczego. Generała Skiechowicza, remontownika w stronie Kołorowego. Żeromskiego, od skrzyżowania z Lubmierską do Wojciechowskiego, remontownika. I osiedla Młodości, koło 8. Klatka 8, remont chodnika. To wydaje się, że stara jest tak to określone, że wygląda tak to bardzo. To są zadania na 2014 rok, chciałem przypomnieć Państwu. To są zadania na 2014 rok. Tak, ja patrzę, czy to zadanie się trzeba się uważać. Nie, wszystko się powinno, resztę powinno. Nie, ja patrzę do tych zadań, które Pani Rada tutaj zaproponowała. Aha, wydaje mi się, że się nie powtarzają, bo tam pomijają. To jest na przyszłość. Jeżeli Pani Rada przyjmie takie uzasadnienie, czy możemy dopisać te zadania na koniec, tak żeby one były dopisywane w kolejności dalej. Ale to jest lista rankingowa, to jakieś... Żeby nie dłużyć zakresu związanego z tymi zadaniami, a żeby one były dopisane. No ale to jest lista rankingowa, no to przecież numer na liście coś oznacza. Proszę Państwa, to jest wstępna lista rankingowa, no, ale wszystko... która będzie wyceniana przez Ziki, jak Państwo wiecie.
i później będą wskazywane zadania do realizacji. Czyli jeszcze raz będzie tworzona lista. Tak, do kwot, które będziemy posiadać. Ona dzisiaj nie wiemy, jakie to są. Proszę, czyli 138 to będzie punkt ulica Różniewska, remont chodnika od strony 8 teatralnego, pani radna. Proponuję, aby dać na koniec w zakresie 138, 139, 140. A w zakresie uzasadnienia? W zakresie uzasadnienia ja odczytam uszczegółowienie zadań wraz z kwotą zostanie przedstawione w oparciu o przeglądy terenie wniosku mieszkańców przy Komisji Infrastruktury Komunalnej. No tutaj nie można w uzasadnieniu pozbawiać zarządu tego, że będzie przedstawiony. To mogę dodać na tą poprawkę do tego i zarząd. Więc następnie w formie uchwały zadania zostaną przegłosowane na sesji przyjęcia dziennik 18, jak najbardziej. Jeżeli tu będzie taka, to my też to przyjmiemy jako poprawkę do uchwały z tym uzasadnieniem plus zarząd. Dobrze, dziękuję. Pytanie proceduralne. Czy wstępna lista rankingowa jest? Procedura dotyczy wstępnej listy rankingowej, czy listy rankingowej? Czyli potem procedura przewiduje listę rankingową. Tak, we wrześniu będzie ta lista rankingowa zasadnicza. Już z kwotami, które będziemy mieli dziś. Przedstawiamy to, co jest w zakresie dzielący do wykonania. A ja chciałam zapytać, jeżeli można. Bardzo proszę. Bo jak ja miałam wcześniej do wglądu tych adresów i nie bardzo się orientowałam i teraz widzę, że tylko jest na przykład na rozdzielnie podane oświetlenia i nie wiem, kto to podawał, te oświetlenia. No, to pani radna oświetlenia, które zostały wskazane przez mieszkańców lub też przez radnych we wcześniejszych kadencjach, które zostały wycenione, niektóre nie są wycenione w zakresie rzeczy, które mają być ewentualnie realizowane w 2014 roku. Więc są zebrane, wiele takich zadań jest tutaj zebranych. Pani radna, chciałam jeszcze zabrać głos. Chciałam zabrać głos, tak właściwie to nie wiem od czego zacząć i szczerze mówiąc, strasznie nie chciała być złośliwa, ale muszę jedno stwierdzić, że tak się czuję bardzo źle czytając tą listę rankingową. Ja się w ogóle bardzo często źle czuję w tym składzie rankingowym. Może trzeba iść do lekarza. No chyba się wybiorę, bo niektórym też bym doradzała, bo czasem warto zasięgnąć porady fachowców. Ale ja postaram się jednak nie być złośliwa. Tylko mam pytanie do państwa radnych, do zarządu. Co państwo czuliście, ustalając tą listę rankingową, w kwestii przyzwoitości, pisząc na przykład kolorowe, stalowe, krakowiaków stalowe zgody, stalowe krakowiaków willowe i tak dalej. Moje osiedle, na którym jestem radną, wybraną w demokratycznych wyborach, to jest osiedle potraktowane po macoszemu. Myślę, że nie tylko orczo, ale wypowiem się w kwestii osiedla, na którym jestem radną. Zgłaszałam wielokrotnie, prosiłam, informowałam. Nigdy nie byłam zapraszana na jakiekolwiek wizje lokalne. Nigdy nie poproszono mnie na żadne odbiory inwestycji. Natomiast na osiedlu ogrodowym, oprócz tego, co państwo tutaj proponujecie, czyli remont chodnika blok 5-8, to jest akurat pani radnej Bąk. Nie, 8 nie, przepraszam. Ale 5 tak. Nie, 5 jest pani, a... A 5 jest dobrze, przepraszam. Dobrze, okej, przepraszam. 8 nie moje, 5 moje, dobrze. W każdym razie, tu się możemy jakoś podzielić. Natomiast mam tylko tyle, proszę państwa. Utwardzenie terenu zielonego, blok 14-15. Bardzo państwu dziękuję w imieniu wyborców. Mam nadzieję, że tego nie zapomną, chyba że państwo się zrehabilitujecie w październiku. Bo na ten moment ja bym jeszcze proponowała dorzucić taki skromny drobiazg. Mały, ukośny chodniczek koło bloku 13 na osiedlu ogrodowym i troszeczkę dłuższy chodnik wzdłuż bloku numer 6. To akurat jest pani Małgosia
teren, ale ja powiedzmy wejdę, bo żeby to osiedle już potraktować w całości. I na ten koniec, tyle proszę Państwa dostałam na 137 zadań. To bardzo proszę Panią Radę, żeby Pani chciała napisać. Jeszcze nie koniec nawet. Nie, wejdę znowu Pani Małgosi w Radnej Bąk do jej ogródka, ale znowu się upomnę o trzy bloki w osiedlu 23, 24, 25 i osiedle Wilnowe 37. To jest uliczka łącząca Bulwarową i Pocztę. Państwo napisaliście, że remont chodnika. Gdyby się dobrze przyjrzeć, gdyby mnie poprosić o konsultację, w której bym z przyjemnością w takiej konsultacji bym uczestniczyła, myślę, że coś mądrego bym Państwu powiedziała, może nie zawsze mądrze mówię, ale w tej kwestii akurat jestem bardzo kompetentna, ponieważ znam ten teren jak własną kieszeń. Tam się samego chodnika, Panie Przewodniczący, nie powinno robić, ponieważ ten, proszę Panie Przewodniczący, jakbym bardzo uprzejmie prosiła o taką mimikę adekwatną do powagi urzędu, który Pan pełni, jeśli mogę sugerować. Natomiast zrobienie remontu chodnika, wracając do rzeczy, nie ma sensu, ponieważ tam zawsze będą parkowały samochody, bo parkują tam samochody, bo nie ma gdzie parkować. Czy robienie, zamieszczanie na liście rankingowej tylko remontu chodnika jest bezzasadne, bez remontu uliczki, wykonania parkingu dla samochodów. Tyle w tej kwestii. Dziękuję bardzo. Pani dam karteczkę i bardzo bym prosił, żeby Pani sobie darowała wycieczki osobiste co do tego, jaką ja mam winę. Bardzo bym prosił. Proszę nie stroić mi, Pani Radna. Pani Radna, to jaką Pani robi mnie, to co Pani robi, nigdy nie komentuje, więc zechciałaby Pani również tego nie komentować. Odpowiadając konkretnie na Pani uwagę odnośnie zadania dla osiedla Wilnowego, chciałbym Panią poinformować, że doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że jedynym rozwiązaniem dla tej uliczki jest budowa miejsc postojowych. Jednakże jakby Pani Radna zechciała słuchać tego, co się mówi na posiedzeniach Rady i w komisjach, to powinna Pani wiedzieć, że aby wykonać projekt, to trzeba mieć finansowanie. My niestety nie mamy finansowania na to, żeby później robić projekt. Ponieważ tu w tych zadaniach jest Pani Radna około 16 projektów gotowych na parkingi, na których nie mamy pieniędzy. Po prostu i dlatego nie zgłaszamy tego zadania, bo musielibyśmy zrobić projekt na to zadanie i wskazać w wieloletniej prognozie finansowej pieniądze na realizację tego zadania. Czyli rozumiem, że coś już drgnęło w tej kwestii? Nie, nic nie drgnęło, Pani Radna. Po tym zadaniu każdy z nas, który jest członkiem Komisji Infrastruktury, doskonale wie. Ale nie możemy tego zadania wskazać. Nie możemy tego zadania wskazać, ponieważ nie mamy środków finansowych na jego realizację. To nie wynika z tego, że nie chcielibyśmy tego zadania zrealizować. Po prostu nie ma na to środków finansowych. Nie ma na to środków finansowych. Tam jak najbardziej od jednego chodnika do drugiego, przerwa do drzewa, za drzewem można zrobić miejsca postojowe. Nie ma problemu, tylko to się wiąże z przekładką elektryki, jak i również Pani Radna z wyznaczeniem miejsc postojowych. Tam nawet nie trzeba wycinać drzew, czyli to już jest ta obniżka w zakresie, którzy niestety my nie posiadamy środków finansowych. Jeszcze proszę pomyśleć, nie posiadamy środków finansowych. Proszę pomyśleć oprócz miejsc postojowych. Po prostu nie posiadamy, więc nie da się tego zadania, zadania zgłosić. Jeżeli Pani Radna napisze te zadania, o których Pani Radna mówiła, myślę, że uwzględnimy je w zakresie listy rankingowej, która jest dzisiaj przyjmowana. Czy mamy czekać, Pani Radna będzie teraz podpisana, czy nie? To bardzo proszę. Szanowni Państwo, w takim wypadku ja przedstawiam, zamykam dyskusję, jeżeli na więcej czasu, to ja jeszcze Państwo, tak? A jeszcze można Pani przyznać do Pani Frankiewicz. Bardzo proszę. Pani Krzysiu, jeszcze dodam do tego, Pan Przewodniczący. To jest dyskusja. Zaraz, mówię. Pan zabieram głos. Przewodniczący ma głos. Nie są wszyscy zainteresowani tymi miejscami parkingowymi, co tam mieszkają. Od tak, no 100% się podpisało, bo robiła miejsce. Do poczty, no bo myśmy tam byli trzy razy. 100% się podpisało. Nie brak. Państwa, bez dyskusji. Bez dyskusji. Pan Borewski, bardzo proszę. Panie Radny, Pan Borewski. Pan Borewski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Nie opowiadaj.
Szanowni Państwo, w pozycji 44, w tym druku, czy to w tym autopoprawce, co podróżyła, czy w obecnym, numer 9, jest pozycja 44, ulica Kraszczolna po lewej stronie od ulicy Żaglowej, kierunek mostu do Wandy, remont chodnika. Oczywiście, że się można zgodzić, tylko tam jest cała przebudowa tej ulicy Klasztornej od klasztoru do samego końca, w związku z tym, że to jest sens wpisywać, czy... Nie jest to uwzględnione w dokumentacji projektowej, niestety. Chodnik razem z ulicą nie jest uwzględniony. Ten kawałek nie jest uwzględniany, tylko tam, gdzie jest przebudowa związana z kanalizacją. Na tym odcinku tylko będzie? Tak jest dziwnie zrobione, dlatego pomyślmy ten problem tutaj z panem Więcławem już bałkowali kilkakrotnie w tym temacie. Proszę. Trzeba, żeby do pizzerii ewentualnie, że... Staraliśmy się też o to, żeby to było rozszerzone, ale z racji tego, że tam nie ma tej kanalizacji, żadnej, jak pan wie. Bo to było zrobione tak, światła plus modernizacja, później ten kawałek jest taki martwy. Później jest powyżej to, co jest zrobione. I jeszcze mam jedno pytanie. Pozycja 130, to tylko w miarę informacji. Pozycja 130 ulica Kortyskiego-Owicza na całej długości, ona jest ujęta w planach miejskich. Oczywiście. Tak, może tu jest ujęta na klatce asfaltowej, ale na klatce asfaltowej. Tu się nic nie dzieje. Ale kiedy będzie to robione? Planują też teraz się zamieniać. Nie wiadomo, kiedy to będzie. Chyba, że jeszcze w tym roku będą. W tym roku mają być jeszcze 6 milionów znowu na nakładki. Jak może się okazać, że jeszcze będzie kolejne 6. Milionów. Pan radny, ma radny. Znaczy, jak chciałbym się odnieść do punktu 72, jest nam taki punkt, który mówi o remoncie chodnika od ulicy Żeromskiego po bloku 10-11. Ja tutaj mam wniosek mieszkańców, 64 mieszkańców, bloku 11. To jest jakby poparcie tego. Może to jest zawężone, bo to dotyczy bloku 11, ale ja to rozumiem, że jakby koreluje z tą i chciałem to złożyć tutaj do pani gość to poparcie. Ale to jako dokument, który ma być do protokołu, czy do papieru też, no bo to trzeba mieszkańcom. Do papieru, że odpowiedź, żeby była złożona, tak? No tak, czy do papieru. Co na papieru? Ja to rozumiem, żeby to jest taki podpierający ciężar. Ja tylko mam pytania na temat utwardzenia terenu, bo jak już czas temu ja pytałam i to pomysł z Gicie już nie zgadzał na utwardzenie terenu, no jednak idzie to utwardzenie... Jak mówisz do Kasi? Znaczy się to w ten sposób, że czegoś takiego jak utwardzenie terenu Ziki generalnie się nie zgadza, ale... Tak, będziecie negocjować? Tak, to właśnie. Dziękuję bardzo. Pani Usinowska. Pani pisze, ulica Zbywarowa na całej długości remont nawierzchni asfaltowej. Tam jest też taki chodnik. Tu prawie nie ma chodnika. Może pan radny tam często przechodzi, to widzi, że jak się idzie, że tam są w ogóle nie ma nic. Nie wiem, co tam się stało, że... Ale od której części? Od bulwaru tutaj, jak jest przy kościele. Tak, tam w ogóle nie ma, nie ma w ogóle tam chodnika. To nie jest chyba takie na dziko położone przez mieszkańców. Na dziko, ale jest normalny ten wzdłuż, cały bulwar być w kierunku zalewu, co idzie od osiedlowych bloków. Tam jest w ogóle wyrwane, są kafle, nie ma tych kafli, nie wiem co to jest. Ale to jest położone przez te ogródki działkowe, przez mieszkańców. Nie, o co ty zmieszałeś? Nie o tym mówię. Mówimy o chodniku, aleja róż i skrętki na prawo. Tam w ogóle nie ma... Bo tam jest robiona coś z rurami ciepłowniczymi, prawda? I tam jest jeszcze to niedokończone remont. Tam nie ma jak chodzić. I dopiero, no jak będzie zakończone, to dzielnica 16 ma to zrobić, bo niejako to jest na ich terenie. Ale cała inwestycja jest po ich terenie. No bo się musieli tam podłączyć gdzieś do jakiejś spółdzielni czy coś takiego. No tak, ale oni to mają, jeśli będzie droga asfaltowana i to wszystko będzie zrobione, bo tam ma być jeszcze studzienka kanalizacyjna przy przejściu robiona, to w całości oni mają to wykończyć. Bo ja rozmawiałem już z radnym z dzielnicy 16, jak my się na ten kawałek mamy zapatrywać. Dziękuję bardzo, za wypowiedź pana.
Wszystkiego. Gwoli wyjaśnienia ulicy Bulwarowej, jak Państwo na pewno słyszeliście, bo to temat jest dość dawna, że ulica Bulwarowa ma być zawsze budowana w związku z problemem z siedem. Czy wcześniej, czy później, to na pewno nastąpi. Kiedy, to nie wiemy. Kiedy nie wiemy, ale jest to w trakcie. Pani radna Frankiewicz, trzecia wypowiedź. Ja mam prośbę, żeby pan radny Paciorek powtórzył komentarz swój do mojej wypowiedzi, jeśli pan ma oczywiście odwagę. To wzbudziło taką wesołość pana radnego Kowalika. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że w jakiś sposób jesteśmy teraz... Niech się cieszę, że mało czas jedno. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania poprawek wszystkich. I poprawki są tak ustawione, że poprawka pani radnej... Może najpierw ustalimy poprawkę uzasadnienia, dobrze, bo to będzie prosto i przegłosujemy. Poprawka uzasadnienia, proszę Państwa, zgłoszona przez panią radną brzmi następująco. Rada dzielnicy przedstawia zgodnie z procedurą wstępną wskazanych powierzonych uszczegółowienie zadań wraz z kwotą zostanie przedstawione w oparciu o przeglądy w terenie i wnioski mieszkańców przez zarząd i Komisję Infrastruktury Komunalnej. Następnie w formie uchwały zadania zostaną przegłosowane na sesji Rady Dzielnicy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Następnie, proszę Państwa, kolejna poprawka pani radnej. E, 43 zadanie uzyskuje numer zadania 138. Później mamy 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145. 145. Tak to przyjęliśmy, tak? Czyli teraz głosujemy tą poprawkę. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. I mamy dwa zadania od pani radnej Frankiewicz, czyli jest to zadanie 146, 147, 146. 147, a tutaj mamy od zadania 138 do zadania 145. Kto z Państwa radnych jest za tymi dwoma zadaniami pani radnej Frankiewicz? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosujemy teraz całość naszej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały na druku numer 9? Proszę o podniesienie ręki ze wszystkimi poprawkami. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję bardzo, kto się wstrzymał. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dzielnicy przyjął uchwałę na druku numer 9.